Witam was, jestem na WGT, a to jest już 33. etap serii Let's Play Procycling Manager 2011 i mamy dziś klasyk kolejny, drugi już po Paryż-Roubaix. Dobra, witam was już przy 50 km przed końcem. To taka właśnie, najpierw tylko tutaj pokażemy ucieczkę, ale nawet dosyć mocno obstawiona. Gasparotto Chavanel. To ci z tych bardziej lepszych, którzy bardziej zabłysnęli. Hogerland. Też chyba taki jeden z mocniejszych, ale w okazowej. Tu mi Schmidt, który też miał gonić Gasparotto, czy też Chavanela. No ale na pewno podjeździe, nie wiem czemu, ale odpstali. Tutaj mamy ochraniamy tak ich jak Basso, Nibali i Sagan, ponieważ Basso, Nibali czy no Basso i Nibali mam jakieś na jakieś górce ewentualnie zaatakować, co by się udało, a Saganem ewentualnie jak końcówka. O, tu niech odpocznie teraz. No i to by było chyba tyle z tego etapu. No i teraz już mogę chyba powiedzieć co do kanału mojego. To jest 33. Tak, bo teraz Paryż robił 32. A to jest 33, czyli zostało mi tylko Walońska Strzała. Jeśli dobrze myślę, bo Walon pisze, choć nie wiem czy to Flecha. Flecha, tak chyba. Po holendersku Strzała, nie wiem, jestem pewien. I Lierz, Baston, Lierz, przy czym Lierz, Baston, Lierz będzie moim ostatnim, powiedzmy, wyścigiem w 2011, tak postanowiłem. No gdyż już nie ma sensu już chyba dla mnie robić, znaczy tam nagrywać resztę, teraz, szczególnie teraz, bo jest 15, w pół do czwartej, 8 czerwca, więc wiadomo, że już ile to nam zostało? Zostało nam 2,5 godziny do euro, więc no to już bardziej w tym się zajmę, więc już na pewno kolarstwo na razie na chwilę obecną pewnie na te pół miesiąca wypadnie. No a jak się rozkończę, to jeszcze przy okazji zaczyna Tour de France, więc kolarstwo znowu wejdzie i jak przy okazji jeszcze oczywiście Procycling Manager 12, więc na którą niezmiernie czekam. Otóż my to twat. No i co by tu jeszcze powiedzieć? No po prostu trochę może odpocznę od tego. Jeszcze tylko dwa filmy będą, będzie do nagrania i tyle by było. Jak będziecie chcieli, to możecie. Ci nowi użytkownicy, którzy mnie niedawno subskrybowali, mogą sobie obejrzeć wcześniejsze. Dobra, skoro Gilbert atakuje i Vinokurov. Basso. Dajemy Basso. Ryzykujemy. To i Contador. Łeje, tu nie ma co. I kto tu? Rodriguez. No tu niezła obstawa, jeszcze Cancellara. Jasne, że to mi nie działa. Ten kontratak mi po prostu, ta opcja nie działa, nie wiem czemu, ale tak już jest. Jeszcze tylko napój, tak żeby pod koniec. Ale tu, znaczy nie, chciałem powiedzieć Radio Shack, ale Leopard, wtedy tak się nazywał. No właśnie, niedługo jest, niedługo będzie, była 12, więc właśnie, kontratak nie działa, nie wiem czemu, ale tutaj mi bardzo dużo rzeczy nie działa, powiedzmy. Jak i podążaj, nie działa, różne rzeczy nie działają. Gerons i tylko żeby nie bali tutaj. Będzie ciężko. No dobra. Anioli, anioli, tutaj Sagan. Żeby się nie zerwali na tym ostatnim kawałku. Tu jest Gaspar... A, tutaj go... Nie.
To jest Gilbert? To kto tam jest? Chavanel ucieka. Basso tutaj, próbuje dogonić. Tu mamy z Gilbertem. Gaspar to Gilbert, to jest Winokurow. Kunego? O, Kunego. O, Szlek jeszcze gdzieś się wplątał, to Evans. Nie, to nie jest Evans. Jak Evans tu jeszcze był, to był. Czy mnie bali. Pół napoju nie ma. Ciężko będzie. W takim razie. To jak tu zaatakujemy. Tak, żeby chociaż do tej grupki dołączyli. Ooo, jeśli... Gdzie on jest? No to już niech atakuje. Co prawda już chyba nie bali się, nic nie uda. Dobra, to niech może odpocznie pod tym... O, ale podjazd. Fu, 15%. To taki niezły nawet. Szlek. Szlek. Andy Frank. Klasycznie. No już teraz tylko ucieczka, bo nie ma co. Wej, za mało sił. Gilbert, Chavanel, Szlek i Winokurow. Zobaczymy, bo tu... O, właśnie jest jakaś góra? Tylko to ostatnio. Może jednak nie warto jeszcze atakować. Warto poczekać na tą końcową górę. Niech tu jeszcze siły zostaną. Tu jest Nibali. Sagana zostawimy na koniec, bo to już nie dogoni nic. A więc Chavanel. Basso trochę za... Teraz byle siły takie zachować. Nie jestem pewien, czy na drugiego się... Aj, trochę za późno. No zobaczymy. Ładnie chociaż... O nie, Chavanela doszli. A jednak... Gilbert... się chowa za tym Szlekiem, ale niech wyjdzie już. No to będzie trochę dalej. Przynajmniej nie kompletna klapa. O, tu jednak są bliżej trochę. Ej, nie bali, już nic nie masz. Sagan. Sagan to ma pod górę tu. To który był? Piąty. Więc nie najgorzej. Bywało gorzej już. Na tych klasycznych. A tu nie było bruku, dlatego. To też osa nie wziąłem, bo... Tak, pięknie. Nie było co się chować za dużo. Nie był ten klasyczny sprinterski. Schmidt dojechał. Chyba. Dojedzie. Dobra, więc to by było tyle. Zaraz zobaczymy tutaj końcóweczka. Dojedzie. No, więc... Nie jestem pewien, kiedy następne te... Kiedy te dwa ostatnie, powiedzmy, się ukażą. Na pewno pewnie jeszcze jakiś mały jakiś czas sobie znajdę. A póki co to... Póki co to jedyny mecz teraz. Tak, Polska-Grecja. A więc tutaj macie pokazane, nawet nieźle. Piąty. Nie było przynajmniej krytycznie.
Dobra, więc to było tyle i do zobaczenia już do przedostatniego najprawdopodobniej z tej serii.